Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. 78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Około 1000 bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawiało zbrojny opór Niemcom do 16 maja. Wtedy na znak zwycięstwa naziści wysadzili Wielką Synagogę przy Tłomackiem, a następnie zrównali getto z ziemią. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że powstanie w getcie było pierwszym miejskim zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. Zognit kein molastu gehst am letzten Weg, hoch himlen bleine warst du blaue Deck. Kommen wird noch unser Eis gebänkte Schau, später beugt an unser Trott mir seinen Dorn. Kommen wird noch unser Eis gebänkte Schau, später beugt an unser Trott mir seinen Dorn. Von grünem Palmenland bis weißem Land und Schnee, wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weh. Und wo gefallen, sie zerspritzt von unser Blut, spratzen wir dort unser Gwure, unser Mut. Walczyli bohatersko, walczyli jak lwy, walczyli do samego końca, ku bardzo często przerażeniu hitlerowskich, niemieckich żołnierzy, którzy myśleli, że wejdą tutaj do getta w dwóch oddziałach i stłumią jakiekolwiek bunty, natychmiast musieli w przerażeniu uciekać. To była chwila, na którą Polacy żydowskiego pochodzenia, polscy Żydzi czekali od samego początku II wojny światowej, gnębieni, ciemiężeni, od trzech lat prawie zamknięci tutaj w getcie warszawskim i w innych gettach. Dziś obchodzimy także Dzień Pamięci powstańców, którzy walczyli w innych gettach na terenie Polski, w mniejszych powstaniach, mniej znanych, ale także, którzy chwycili za broń, którzy zbuntowali się przeciwko Holokaustowi, przeciwko niemieckiemu terrorowi. Ja bardzo często mówię, że to powstanie naszych, to byli nasi. Ktoś powie, nasi Żydzi. Nie, nasi po prostu. Ci, którzy patrzyli na wcześniejsze historyczne przykłady Berka Joselewicza, ci, którzy patrzyli na tych, którzy ginęli za Polskę w Legionach Piłsudskiego, ci, którzy walczyli za Polskę w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, ci, którzy bronili Polski przed napaścią hitlerowską w 1939 roku. Ile na tych grobach z tamtych wszystkich wielkich czynów bitewnych żołnierzy Rzeczypospolitej jest gwiazd Dawida, jest znaków, że w tym grobie spoczywa żołnierz pochodzenia żydowskiego. Polak, Żyd, obywatel Rzeczypospolitej. To właśnie oni tutaj walczyli, w getcie warszawskim, do samego końca. O godność, o to, żeby pokazać, że są mężni i że umierają stojąc, a nie na kolanach. Zginęli w walce. Cześć ich pamięci. Warszawo, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze cię kiedyś zobaczę. Warszawo, powodem rozpoczęcia powstania w getcie była realizacja przez Niemców całkowitej likwidacji getta poprzez masowe wywożenie jego mieszkańców do obozów zagłady. Obecny na obchodach poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że Polakom za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła kara śmierci, a mimo to pomagali. Historia Żydów w Polsce, również tak dramatycznie przerwane wydarzenia, które na ziemi polskiej przez wieki trwały, zasługują na upamiętnienie, bo przecież Żydzi żyli wśród nas prawie 1000 lat. Uważali Polskę za swój raj, paradisus judeorum. Uciekali z innych krajów przed pogromami, przed morderstwami, gwałtami właśnie do Polski. Więc wspólnie razem tu nad Wisłą budowaliśmy
i gospodarkę i razem znosiliśmy wspólny, przez wieki wspólny los. To, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, jest dramatem strasznym. Niemcy wydali wyrok na Żydów, postanowili wszystkich unicestwić. Inna sprawa, że wcale nie lepszy los czekał Słowian, bo Generalplan Ost, opracowany przed wojną dla terenów wschodnich, na wschód od Niemiec, mniej więcej podobny los przewidywał również dla nas, Słowian. Wydarzenia w getcie, w największym getcie Europy, gdzie na ciasnym obszarze zgromadzono prawie 450 tysięcy ludzi, to są wydarzenia, które przeszły do historii jako powstanie, największe powstanie, pierwsze powstanie miejskie, ale również jako gest desperacji Żydów, którzy przecież nie mieli żadnych złudzeń, że wygrają z dywizjami SS, z tymi oddziałami, które przyszły pacyfikować getto, ale ci ludzie chcieli godnie umrzeć, chcieli zamanifestować, że nie będą się kryli po kanałach, w popiwnicach, ale z otwartą twarzą, z bronią w ręku staną przeciwko Niemcom. Polacy, pomimo tego, że tu groziła największa kara w Europie za jakąkolwiek pomoc Żydom, za podanie szklanki wody spragnionemu dziecku żydowskiemu, groziła tylko i wyłącznie kara śmierci. Nie było gradacji kar, była tylko kara śmierci. Polacy, polskie państwo podziemne starało się pomagać Żydom. Minionej doby odnotowano 7283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia przekazało także informacje o kolejnych 101 zgonach. W ramach walki z epidemią ruszyły pierwsze punkty szczepień typu drive-thru. Polegają one na szczepieniu osób w samochodach. Nasz reporter Patryk Tymiński odwiedził taki punkt w Mińsku Mazowieckim. 4 minuty wszystko trwało. W systemie byłem zapisany na 10:35. Wjechałem 38. Tak jak mówię, po 4 minutach było po wszystkim. Teraz czekam swoje, czy na jakieś reakcje nastąpią. To jest swoje 15 minut we własnym namiocie na 4 kółkach. Więc bezpieczeństwo moim zdaniem większe niż w przychodni czy szpitalu, więc pozytywnie. Czy ten proces tutaj szczepień samochodowych, takich samochodów, przyspieszy ten narodowy program szczepień? Tak, ja myślę, że tak. Właśnie to jest bardzo dobre. Takich punktów powinno być bardzo dużo po to, żeby jak najszybciej uzyskać większą ilość zaszczepionych. Od samego momentu podjechania myślę, że nawet nie było 4 minut. Natomiast czekałam, nie wiem, 10-15 minut maksymalnie. I to także było tak, szybciutko. Że pani na przykład była umówiona na 10:30, to od razu się wjechało, czy tak. Było opóźnienie? Nie było opóźnienia. A czy boi się pani jakichś objawów po szczepionce, czy jednak? Nie, raczej nie. Wiem, że tam w większości osób boli ręka, natomiast no to nie jest jakiś problem. Telewizja Polska wyemitowała wczoraj film Ewy Stankiewicz pod tytułem Stan zagrożenia, który opowiada o katastrofie smoleńskiej. W filmie pokazano niepublikowane nigdzie wcześniej zdjęcia byłej premier Ewy Kopacz z rosyjskiego prosektorium. Ówczesna minister zdrowia na jednym z nich się uśmiecha, co wywołało falę oburzenia. Dziś ujawnione w filmie Ewy Stankiewicz słodkie foto z moskiewskiego prosektorium z ciałem ofiary katastrofy smoleńskiej. Brakuje słów. Mam ogromny szacunek dla Ewy Kopacz za to, jak wspierała rodziny smoleńskie. Była tam, uczestniczyła w sekcjach, robiła co mogła. Dzielna kobieta. Nie mam za grosz szacunku do tych, co słysząc o tragicznej katastrofie, czym prędzej uciekli z jej miejsca. Zdjęcia uśmiechniętej premier Kopacz, gdy mieszano i zamieniano ciała, przerażają. TVP ujawniło dziś zdjęcia Ewy Kopacz z prosektorium w Moskwie. Na obu zdjęciach uśmiechają się osoby stojące obok Kopacz. Kto zrobił te zdjęcia w Moskwie? Gdzie były do tej pory? Dlaczego pojawiły się, gdy mamy napiętą sytuację na Ukrainie? Mamy prawo wiedzieć. Fraza Ewy Kopacz o pracy ramię w ramię nabrała dziś nowego znaczenia. To jest przekroczenie granicy, w której widać, że tam jest tylko cynizm, tam jest taki rodzaj łobuzerstwa politycznego, w którym jedno się mówi i gra się, kiedy są kamery, a drugie, kiedy sądzi się, że to nie ujrzy światła dziennego. To jest kolejny raz, kiedy polityk Platformy i to z najwyższej półki pokazuje jakiś dramatycznie niski poziom zwykłego człowieczeństwa. Także to są ludzie odhumanizowani, skupiający się tylko na własnych interesach. Kilkaset osób przeszło i przejechało w niedzielę ulicami Chicago, by zademonstrować sprzeciw
wobec aktów przemocy i uczcić pamięć swojego przyjaciela Jakuba Marchewki, który został zamordowany przy parkingu przy supermarkecie. Do zdarzenia doszło 4 kwietnia. Marchewka, parkując swój samochód, przypadkowo uderzył w drzwi samochodu innego mężczyzny. Między nim a Polakiem wywiązała się kłótnia, a następnie bójka. W pewnym momencie sprawca wyciągnął broń i oddał strzały. Następnie uciekł. 28-letni Jakub zmarł na rękach ojca. Świadkowie informują o szarym lub czarnym sedanie, którym odjechał sprawca. Podczas marszu manifestanci nieśli biało-czerwone flagi. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Uczestnicy demonstracji zebrali się najpierw na parkingu przed sklepem, gdzie zginął zastrzelony Polak. Stamtąd przemaszerowali pod kościół świętego Ferdynanda. Ulicami Chicago przejechała także kawalkada aut. Pogrzeb Jakuba Marchewki odbędzie się w rodzinnym Radomiu. Rosyjskie służby penitencjarne podjęły decyzję o przewiezieniu Aleksieja Nawalnego do szpitala regionalnego dla więźniów we Włodzimierzu. To efekt międzynarodowej presji na rosyjskie władze o zapewnienie opieki rosyjskiemu opozycjoniście, który przebywa w kolonii karnej. Według współpracowników Nawalnego wróg numer jeden Kremla jest w ciężkim stanie. O losie Aleksieja Nawalnego dyskutują dziś ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Szef dyplomacji wspólnoty Josep Borrell zaapelował do rosyjskich władz o natychmiastowe rozpoczęcie leczenia Nawalnego. Sprawę więzionego opozycjonisty skomentował także Biały Dom. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zagroził pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich, którzy przyczynili się bądź przyczynią do pogorszenia stanu zdrowia Nawalnego. Przypomnijmy, znany rosyjski bloger, który w sierpniu zeszłego roku padł ofiarą próby otrucia przy użyciu nowiczoka, cierpi na bóle kręgosłupa i traci czucie w kończynach. Pod koniec marca Nawalny w proteście ogłosił głodówkę. Wczoraj do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie odbywa wyrok, przyjechali jego lekarze, ale nie zostali wpuszczeni do środka. Rosyjskie służby penitencjarne nieustannie zapewniają, że obecnie stan zdrowia Nawalnego jest zadowalający. Jest on codziennie badany przez lekarza internistę. Za zgodą pacjenta ostatnio przepisano mu nawet terapię witaminową. 18 pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze zostało wydalonych. Tak Czechy zareagowały na uzasadnione podejrzenie, że za wybuchami składów amunicji w 2014 roku stał rosyjski wywiad wojskowy, GRU. Do eksplozji i pożaru magazynów, gdzie mieściło się ponad 150 ton materiałów wybuchowych, doszło w październiku i w grudniu 2014 roku. Policyjni pirotechnicy określili wówczas możliwość samozapłonu materiałów jako wysoce nieprawdopodobną. Katastrofa dotknęła ponad 300 hektarów terenu i 1000 hektarów wokół niego. Usuwanie szkód i likwidacja niewybuchów trwała 6 lat. Koszty akcji oszacowano na niemal 40 milionów euro. Według lokalnych mediów w magazynach w Wrbieticach we wschodnich Czechach była prawdopodobnie składowana broń z Bułgarii przeznaczona dla Ukrainy, która została wtedy zaatakowana przez Rosję. Czeski premier Andrej Babiš przekazał, że Służba Bezpieczeństwa i Informacji ma dowody, że w wybuch byli zaangażowani oficerowie wywiadu wojskowego GRU. W związku z tym z Czech zostanie w ciągu 48 godzin wydalonych 18 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej, którzy zostali zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Tymczasem rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała, komentując zapowiedziane przez władze czeskie wydalenie dyplomatów rosyjskich, że Czechy dobrze wiedzą, jakie będą skutki tego kroku. Retorsje będą proporcjonalne. W niedzielę 12 najbardziej znanych i bogatych klubów piłkarskich na świecie ogłosiło powstanie Superligi, która ma być konkurencją dla Ligi Mistrzów. W gronie założycieli są czołowe drużyny z Anglii, Włoch i Hiszpanii. Superliga, czyli twór bogatych dla bogatych. Czy to jednak tylko skok na większą kasę? Tak i nie. Cała sprawa jest niesamowicie złożona, a domino, które ruszyło, jest bardzo długie i tak naprawdę cały świat futbolu będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To jest pomysł niewątpliwie kontrowersyjny, tyle że wcale nie nowy, bo mówiło się o tym od kilku lat. Dlatego nie rozumiem tego wielkiego zgrzytania zębami, które słyszymy od wczoraj, od niedzieli.
Zacznijmy od tego, jak konkretnie ma wyglądać Superliga. W nowych rozgrywkach już oficjalnie zagra 12 klubów założycielskich, a od przyszłego roku do tego grona dołączyć mają 3 kolejne drużyny. Mówi się konkretnie o PSG, Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. Z kolei szefem całego przedsięwzięcia został Florentino Perez, czyli prezes królewskich. W planach jest rozszerzenie tej grupy do 20 klubów, z czego 5 będzie cały czas w rotacji. Wyobraźnie natomiast pobudzają nagrody pieniężne. Za sam udział w fazie grupowej klub założycielski ma otrzymać kwotę w granicach 400 milionów euro. Z kolei zespoły z grona tych rotacyjnych mogą liczyć na zysk w okolicach 200 milionów. W porównaniu do obecnych nagród w Lidze Mistrzów jest to kompletna przepaść, gdyż w Champions League na ten moment wygrany całego turnieju może zgarnąć zaledwie 120 milionów. A zatem o co dokładnie chodzi w tej całej rewolucji? Dlaczego kluby zdecydowały się tworzyć rozgrywki na własną rękę? Oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jednak sprawa nie jest tak prosta, jakby mogła się wydawać. Sęk w tym, że każdy z wcześniej wymienionych klubów jest potężnie zadłużony, a obecna sytuacja związana z pandemią stawia te, nie bójmy się tego powiedzieć, przedsiębiorstwa w fatalnym położeniu finansowym. Stąd też poszukiwanie nowych źródeł finansowania przez te potężne korporacje i pomysł Superligi. Oczywiście taki rozłam sprawił, że dotychczas ściśle współpracujące ze sobą podmioty nagle stanęły po dwóch stronach barykady. Po jednej kluby założycielskie, a po drugiej FIFA, UEFA oraz Ligi Krajowe. Tej drugiej grupie z jasnych względów taki pomysł delikatnie mówiąc nie pasuje. Wyobraźmy sobie teraz rozgrywki Ligi Mistrzów, Premier League czy też La Liga bez takich marek jak chociażby Real, Manchester United czy Juventus. Finał Champions League, w którym mierzą się ze sobą West Ham z Lille, a największą gwiazdą jest Jesse Lingard, który strzela dublet? Niby ciekawie, niestety to co najwyżej przypomina pojedynek rangi Ligi Europy. To też wiedzą wszystkie telewizje, które wykupiły już bądź wykupią prawa telewizyjne do wyżej wymienionych rozgrywek. A to tylko początek domino, które przewróciło cały futbol do góry nogami. Już teraz Ligi Europejskie straszą kluby z Superligi wykluczeniem z walki o tytuł mistrzowski danego kraju, a FIFA wraz z UEFA grożą piłkarzom, którzy mieliby nie mieć możliwości gry w rozgrywkach reprezentacyjnych. Co na to założyciele nowego tworu? Florentino Perez stwierdził, że stworzą oni zatem nowe rozgrywki dla zespołów narodowych, czyli de facto przez następne tygodnie, miesiące, a może nawet lata będziemy oglądać przeciąganie liny oraz konkurs pokazywania, kto ma, mówiąc kolokwialnie, większe kochones. Ponadto UEFA oraz zarządy lig krajowych ogłosiły, że już w tym sezonie poważnie rozważą wykluczenie klubów założycielskich z rozgrywek krajowych oraz Ligi Mistrzów. A jak ten rozłam wpłynie na kibica? Dla mojego pokolenia w wydaniu międzynarodowym to były środy, tak zwane piłkarskie środy. Ligę się grało w sobotę, w niedzielę i w pozostałe dni kibice odpoczywali od futbolu. Dzisiaj każdego dnia przez wiele miesięcy w roku można oglądać po kilkadziesiąt meczów. Tyle jest rozgrywanych, tyle jest dostępnych w rozmaitych telewizjach. Tylko pytanie, ile tych meczów można spokojnie dooglądać do końcowego gwizdka i nie zasnąć. Jeżeli ktoś woli oglądać walkę tylko i wyłącznie tych największych marek, to będzie zadowolony. Jednakże trzeba pamiętać, że wszystko w nadmiarze w końcu się przejada. Weźmy takiego pączka. Jeśli je się go raz na jakiś czas, to jest to wspaniałe doznanie smakowe. Natomiast jeżeli ktoś miałby się żywić samymi pączkami, to z czasem by mu się to najzwyczajniej przejadło. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro. Dobrej nocy.